Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku z serii Kosmetyczne Pogaduchy z gościem. I jak widzicie, dziś jest u mnie na kanale Ania. Witaj Aniu. Cześć kochani, witajcie. Ja jestem Ania Grzodewska z kanału Lux & Happy. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli jeszcze nie oglądacie mojego kanału. Wątpię. Tam trochę lifestyle'u, luksusowych torebek, trochę podróży i wiecie, inne takie kobiece głupotki. Ja myślę, Ania, że Ciebie wszyscy doskonale znają. Już nie wspomnę o tym, że pod jednym z moich ostatnich filmów z serii Kosmetyczne Pogaduchy pojawiły się komentarze, żebym właśnie Ciebie zaprosiła do kolejnego odcinka. Ojej, tak. Miło. Więc mi też bardzo miło się zrobiło. I dzisiaj, słuchajcie, gość u mnie Ania. Słuchaj, mam do Ciebie takie ważne pytanie, ale myślę, że też takie na luzie, skoro rozmawiam sobie o kosmetykach i nie tylko. Jakiś czas temu na Twoim kanale pojawił się filmik, gdzie opowiadałaś o nieudanych zabiegach z medycyny estetycznej. Oj tak. A jako, że ja chodzę na takie zabiegi, no i Ty właśnie też, to mam tutaj dla Ciebie pytanie. Zabieg z medycyny estetycznej, na odwrót, który był udany, który mogłabyś polecić, który uważasz, że jest skuteczny, i naprawdę warto się na niego wybrać. Co to będzie? To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, bo oczywiście najłatwiej byłoby tak powiedzieć, a tak, byłam na tym i na tym, i to było super. Słuchajcie, no ja mam mnóstwo, znaczy, przepraszam, ja nie mam za sobą mnóstwo zabiegów, wielu, tak? To no, oczywiście używam medycyny estetycznej od mniej więcej około 10 lat, ale zawsze starałam się być bardzo skromnie, tak? Czyli malutko, po minimum, nigdy nie robiłam sobie ust, bo też nie czułam takiej potrzeby. Co robiłam? Robiłam botoks, robiłam kwas hialuronowy i robiłam wolumetrię. O! Tak. I to były te zabiegi, które robiłam z takie ostrzykiwane, tak naprawdę, ale zawsze robiłam je bardzo rzadko. To znaczy, botoks starałam się tak raz, dwa razy w roku, na początku raz. Ja teraz może zobaczycie, się cała marszczę. Nieprawda, nie słuchajcie jej, wcale się nie marszczy, wygląda bardzo ładnie. Ja się teraz cała marszczę, słuchajcie, ja teraz nie robię niczego. Robię taki reset i to też będzie ciekawostka. Szukałam czegoś innego, ale zabiegi, które polecałam i uważałam, że są super, nie do końca jestem taka pewna, czy to wciąż tak jest. Bo naprawdę? Na przykład zawsze mogłam polecić botoks, tak? Że botoks to jest taki zabieg bezpieczny, że tutaj właściwie nic takiego bardzo złego się nie może dziać. Natomiast no, ostatnie dwa przykłady i bardzo Wam polecam ten film pod tytułem tak, nieudany botoks. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam namiary na kanał Ani, ale będzie też ten filmik, koniecznie sprawdźcie. Z nieudanym botoksem, gdzie ja tam jestem, słuchajcie, jakieś 3 tygodnie po tym nieudanym botoksie. Nie będę Wam opowiadać o szczegółach, co tam się wydarzyło, ale to już był mój drugi nieudany raz. I to mi dało trochę do myślenia. Patrz, miało być o pozytywnych. A to zaraz przejdziemy. Tak, tak, dobra. Skończmy o tych negatywnych. Także tak jak już powiedziałam, botoks robiłam w życiu kilkanaście razy. Zawsze przed wakacjami, bo w wakacje nie lubię później tych zdjęć, na których jestem cała pomarszczona od słońca i zawsze dbam o to, żeby to jednak robić. I czasami to jest tak, że już zimą, już czuję, że już zaczyna być źle, a czasami Sylwester, gdzieś pójdziemy, pojedziemy, wyjedziemy, czasami jakieś narki, też w słońcu. Czasami szybki, szybko widzisz efekty, ładnie się prostujesz, jest super, tak? Tak, no, dokładnie. Ale też spotkałam się z taką opinią lekarki, że botoks po kilku latach na twarzy już widać. I troszeczkę tak spojrzała na mnie i powiedziała właśnie, że u mnie już trochę zaczyna być widać, że tych zabiegów już trochę było. I ja teraz tak bardzo ostrożnie do tego podchodzę. I teraz nie wiem, czy nie jest trochę za późno, ale teraz staram się właśnie nie robić tego i szukam takich zabiegów, więc jeśli też macie coś do polecenia, to koniecznie napiszcie. Oj, dużo jest filmem. Fajnych. Fajnych zabiegów, typu Ultera na przykład, który polecam. A u mnie się nie sprawdził. Nie sprawdził się, bo ja miałam zabieg Ultery, tylko wiecie, to też w różnym czasie, w różnych miejscach mogą być różne efekty. Bo tak dokładnie. Jak z tym botoksem, tak jak z kwasem hialuronowym i ze wszystkim. I mi na przykład dał fajny efekt regeneracji, rzeczywiście takiego napięcia i uniesienia. A poczekaj, a gdzie robiłaś Ulterę? W których miejscach? Robiłaś na całą twarz? Czy ja robiłam na całą twarz, najgorsze było czoło rzeczywiście, bo czoło to jest takie
Najbardziej bolesne. Najbardziej bolesne miejsce i to nie było przyjemne, ale efekt był naprawdę fajny. Nawet samego takiego napięcia po zabiegu przez te tygodnie, to później rzeczywiście ja czułam, że to wychodzi, że ten efekt jakby wychodzi po tych 6, 8, 10 tygodniach. I to mi się utrzymało przez jakiś czas. A ile razy robiłaś ten zabieg? Robiłam raz. Później robiłam podobny zabieg, to jest jeszcze Sonoqueen i HIFU. Robiłam HIFU, po HIFU już nie ma aż takiego efektu, ale zgadzam to dlatego, się. Że jaka jest różnica, słuchajcie, między tą uterą HIFU, na Sonoqueen nie byłam, ale podejrzewam, że ponieważ i HIFU i Sonoqueen to są zabiegi bardzo podobne do ultery, ale różnią się tym, że urządzenie do ultery jest dużo bardziej zaawansowane, a mianowicie tam jest wbudowany ultrasonograf i lekarz, a może to robić tylko lekarz, lekarz widzi, do której warstwy skóry on może strzelać tymi ultradźwiękami. Tam nie tylko są ultradźwięki. Tak. Więc on jakby strzela w ten cmas, to wtedy lekarz mówił cmas, to jest ta warstwa skóry, pewnie ty będziesz więcej wiedziała, bo ja to jestem taką ignorantką. O, tak. No tak, generalnie chodzi o to, że musimy tam dotrzeć do tych włókien, tak. Żeby to wszystko pobudzić. Także z takich zabiegów, które polecam, to i które się udały i które utrzymały mi, jakby dały mi taki bardzo fajny efekt odmłodzenia, to był zabieg, to był kwas hialuronowy, wypełniacz właśnie tutaj tych brust. Już w tej chwili może troszeczkę mi schodzi, ale robiłam to kilka razy w życiu i to się robi tak raz na półtora roku, przynajmniej z mojego doświadczenia. Także niezbyt często, a efekt utrzymuje się na długo. Tak. I to jest fajny zabieg, ale później to już doszłam do tego, że właściwie troszeczkę lepszy efekt uzyskuję, kiedy raz na półtora roku albo raz na dwa lata zrobię wolumetrię. Tylko słuchajcie, tej wolumetrii zawsze się bałam. Nie chciałam wyglądać jak znane osoby, które są wszystkie właśnie, takie same. Przepraszam, że ci przerwę, bo bardzo dużo też moich widzek, często jak rozmawiamy gdzieś o jakichś takich zabiegach i wolumetrii właśnie, to obawia się tego, że ten kwas, który dodaje się tutaj w okolicy kości, podnosi nam te policzki, że one się za bardzo uwypuklą, że my tu będziemy wyglądać na takie wypchane i że rzeczywiście tak, że to będzie nieestetycznie wyglądało. I powiem ci, że moja mama na przykład też podaje się temu zabiegowi i jest zachwycona, a też miała takie obawy, no że właśnie. Też będzie tutaj coś źle wyglądało, ale słuchajcie, moim zdaniem dobry lekarz, dobry preparat, ilość dokładnie i właśnie ilość, a wszystko można naprawdę fajnie, naturalnie zrobić. Jak ja robiłam pierwszy raz właśnie tę wolumetrię, to zapytałam mojego pana doktora, od razu wpadłam tam tak, panie doktorze, bo ja się boję, bo ja nie chcę wyglądać jak chomik, ja nie chcę wyglądać jak te panie, wszystkie identyczne z telewizji i po prostu nie. A on powiedział, że pani Aniu, spokojnie, ja pani dam jedną ampułkę podzieloną na dwa policzki, tego w ogóle nie będzie widać, a te panie w telewizji mają pewnie po dwie ampułki na policzek. Więc to jest ta różnica, że i u mnie ten efekt był taki naprawdę takiego... I to nie jest tak, że wiecie, czasami jak coś się zrobi w okolicach twarzy, to zapadają się oczy, one się robią mniejsze, bo tutaj się powiększy, to tu się musi pomniejszyć. Nie, to tak nie działało. Jeżeli to się zrobi tak rozsądnie, spokojnie, delikatnie, to efekt jest fajny. Poza tym wolumetria ma też to do siebie, że to nawet nie chodzi, słuchajcie, o to, że tutaj nam się powiększą tutaj delikatnie te policzki, ale przez to, że napnie się skóra, czyli tutaj wygładzą nam się zmarszczki, ale też podniosą się i zniwelują tak zwane chomiki, czyli tutaj ta nieco opadająca skóra, ona się delikatnie podniesie do góry. To jest naprawdę fajny zabieg. Tak. Ale wiesz, Anita, teraz jest już taki trochę trend, mam wrażenie, u osób robiących właśnie zabiegi medycyny estetycznej, żeby nie wypełniać, żeby odchodzić od wypełniaczy i iść w inną stronę, właśnie w takie zadbanie o skórę, w tę głęboką odbudowę kolagenu w twarzy, czyli w skórze, czyli żeby po prostu regenerować, ile się tylko da, jak najpóźniej zacząć stosować te zabiegi medycyny estetycznej. Wiesz co, ja ci powiem, że to nawet nie tylko chodzi już o sam trend, że ludzie od tego odchodzą, ale w ogóle producenci preparatów do medycyny estetycznej starają się też troszkę pójść w ten trend i coraz więcej możemy na rynku medycyny estetycznej znaleźć preparatów jak najbardziej naturalnych albo pochodzenia naturalnego,
które dadzą nam taki efekt właśnie odmłodzenia skóry. Ja, wy wiecie doskonale, że ostatnio wykonywałam 3 nukleofile i to jest preparat, który jest w pełni naturalny, więc na przykład Japonki, nie wiem czy wiesz, od wielu, wielu lat korzystają z tego typu biostymulatorów tkankowych i przez to też nie sięgają tak po medycynę estetyczną, gdzie mamy właśnie jakieś wypełniacze, botoks i całą resztę, tylko idą w takie preparaty, które będą stymulowały naszą skórę do pracy, pobudzały ją właśnie, synteza kolagenu, działanie na tą elastyny, pobudzenie tych komórek naszej skóry do odnowy i właśnie w tym kierunku chcą iść. I fajnie, że to, moim zdaniem bardzo fajnie, że to w tą stronę zmierza. Dobrze, dobrze. Tak. Przede wszystkim, wiecie co, nie wiem jaką masz grupę widzów, pewnie trochę... W naszym wieku. W naszym wieku, tak. Największą grupę w naszym wieku. Ja myślę, że najważniejsze jest, żeby zacząć jak najpóźniej stosować te zabiegi medycyny estetycznej. Oczywiście, jeżeli jest jakiś problem, czasami dziewczyny mają problem, że mają usta minimalne i bardzo to jest duży kompleks, okej, zróbcie, ale nie róbcie sobie pontonów. Pontonów. Tak jak teraz, wiesz co, teraz jest ten trend taki na... Jak to się nazywa? Baby doll lips czy coś takiego? Nie wiem, czy widziałaś to. To są takie usta maksymalnie tutaj tak, wiesz, wykręcone do góry. I górna warga jest bardzo powiększona, prawie tak jak dolna warga. Czyli wiesz, te usta są tak bardzo mocno napięte, nie, przerysowane totalnie i to, wiesz, to jest trochę takie odejście od tych tak zwanych kaczych dziobów, ale moim zdaniem bardzo w tym kierunku zmierza, no bo wykręcenie właśnie wargi w ten sposób, żeby tutaj dodać tego kwasu, żeby to tak wyglądało jak taka no, laleczka porcelanowa, wiesz, taka zrobiona, no nie do końca, no nie. Nie, słuchajcie, naprawdę po minimum, przede wszystkim botoks, jak najpóźniej, wypełniacze, jak najpóźniej. Ja na przykład teraz widzę swoje zdjęcia ze ślubu. Ja miałam 35 lat, jak brałam ślub. I nie mogę patrzeć na te zdjęcia. Dlaczego jeszcze nie robiłam wtedy żadnej medycyny estetycznej? Czyli ja zaczęłam dosyć późno, bo mam takie bruzdy tutaj na tych zdjęciach. I myślę sobie tak, dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiłam? Wiesz, ale to jeszcze nie był ten czas dla mnie. Wtedy jeszcze nie czułam, że potrzebuję. Dziś to widzę. Ale jak najpóźniej, słuchajcie, zdążycie. Czyli rozumiem, że ty jesteś też za tym, żeby się starzeć ładnie, ale nie przesadzać. Żeby wyglądać jak najbardziej naturalnie, korzystać, jeśli można, z umiarem, z głową. Tak, żeby tego nie było widać. Po prostu, żeby tego nie było widać. Oczywiście, jeżeli robimy zabiegi medycyny estetycznej, to jest tak, że po kilku latach już trochę to widać. No widać, ale to widać. Zawsze będzie widać. No. Słuchaj, no nie da się ukryć, moje drogie panie, że w wieku 50 lat, jeśli będziemy intensywnie korzystać z medycyny estetycznej, a w dowodzie będziemy mieć te 50 lat i ktoś nas się zapyta, że... No widać, po prostu widać te zmiany na twarzy. No naturalny proces starzenia się skóry już po 25 roku życia, nie da się temu przeciwstawić i nie jesteśmy w stanie dzisiaj sprawić, żeby zatrzymać całkowicie ten proces. No nie ma takiej możliwości, więc medycyna estetyczna jak najbardziej tak. Jeden fajny zabieg, Ultera. Ultera, tak, oj tak. Ja jakbym miała wybrać, to zdecydowanie mezoterapia igłowa z kwasem. Ale oczywiście to tylko nie wypełniacze, tylko poprawa jakości naszej skóry, więc na pewno to, no super. Może kiedyś zdecyduję na tą... A nie robiłaś się nigdy Ja się tak boję ostrzykiwania. Raz zrobiłam sobie ten wampirzy lifting, czyli z tym osocze. I to mnie tak bolało, tak piekielnie mnie to bolało, pomimo znieczulenia. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak... Dziewczyny, pamiętajcie o tym. Przed okresem nie robimy żadnego ostrzykiwania, bo to boli jak diabli. Ja to zawsze mówię. Ja mogłam to zrobić, ja nie wiem, bo ja po prostu nie pamiętam. To było wiele, wiele lat temu, ale zapamiętałam to jako taką straszną traumę, że to mnie tak bolało, że ja nigdy więcej nie ostrzykam sobie, nie zrobię aż tylu, wiecie, botoks wytrzymam, kwas wytrzymam, ale po prostu za dużo zastrzyków. To dla mnie za dużo było. No widzisz. I to bardzo mnie bolało. No tak, to oczywiście Ania ma rację. Pamiętajcie, nie robimy zabiegu z medycyny estetycznej przed okresem. To jest prawda, wtedy czujemy mocniej, bardziej intensywnie to odczuwamy wszystko, co się dzieje. Chociaż powiem ci, że kwestia bólu też zależy od dobrego preparatu i powiem ci, że coraz więcej lekarzy z medycyny estetycznej w swoich gabinetach oferuje własne preparaty na bazie lidokainy i nie tylko, które bardzo fajnie, intensywnie znieczulają, że nawet już się nie odczuwa tego bólu, bo powiedzmy sobie szczerze, Emla już po prostu odchodzi gdzieś tam daleko, a my chcemy być piękne, chcemy być
zadbane, żeby nie bolało. Żeby nie bolało. Dokładnie. Ania, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo miło, że mnie zaprosiłaś. A ja też się cieszę. Mam nadzieję, że miło spędziłyśmy czas. Bardzo miło. Na tych pogaduchach. Subujcie kanał Anity. I Ani, oczywiście, oczywiście. Zostawcie komentarze, co myślicie na temat medycyny estetycznej. Jaki jest Wasz ulubiony zabieg z medycyny estetycznej, który Wy polecacie, u Was się sprawdza, przynosi efekty? No, ale może też napiszcie, jaki zabieg z medycyny estetycznej kompletnie się u Was nie sprawdził. Jestem ciekawa, jakie będą komentarze, a my dziękujemy Wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa! Gotowa? Jakie na mnie? Wygodnie? Tak sexy. Tak trochę, no. Sexy, sexy. Dobra, lecimy.